Polska jest jedna, a tu są jej gospodarze. Tu są dobrzy gospodarze polskiej ziemi i Polski jako ojczyzny. Przyjechało nas tu tysiące polskich rolników. Uważam, że zwyciężymy, zablokujemy złe rozwiązania dla polskiej wsi. W największych koszmarach nikt z nas nie spodziewałby się, że będziemy musieli wyjść na ulicę, żeby bronić polskiej własności. Polskie Stronnictwo Ludowe broniło polskiej ziemi przed spekulacją. Prawo i Sprawiedliwość broni ziemi przed polskimi rolnikami i ingeruje w prawo do dziedziczenia. Nie ma na to zgody. Bez polskiego rolnika nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. Apelujemy do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest jeszcze za późno. Jeszcze wszystko można odwrócić. Trzeba bardzo kochać swoją ojczyźnię, panie prezesie Kaczyński, żeby kochać wszystkich Polaków, żeby budować wspólnotę, taką jak od wieków budowało i Polskie Stronnictwo Ludowe, i nasza polska wieś, i cały naród. Petycję polskich rolników PiS skierował do piwnicy. My ją podniesiemy i przekażemy wszystkim chłopom Rzeczypospolitej. Polacy wiedzą, jak dbać o polską ziemię. Dziś wyraźnie mówimy stop niszczeniu polskiego rolnictwa. Stop ograniczaniu prawa własności. Stop godzeniu w święte prawo dziedziczenia. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!